Jak pokazują wyniki badań statystycznych, problem związany z nadciśnieniem tętniczym dotyczy około 10 milionów Polaków, z których 9,5 miliona to osoby w wieku od 17 do 80 lat. Witaj na kanale Medycyna 360. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Wysokie ciśnienie tętnicze może w swoim początkowym okresie nie dawać żadnych swoistych objawów, które mogłyby wzbudzać niepokój i skłaniałyby pacjentów do podjęcia leczenia. Warto jednak pamiętać, że brak działania na tym etapie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych w przyszłości. Z tego powodu tak istotna jest profilaktyka zdrowia, w tym regularne kontrole lekarskie. Poza tym powinna ona obejmować prowadzenie higienicznego trybu życia obejmującego choćby codzienną dawkę ruchu na świeżym powietrzu czy stosowanie zbilansowanej diety. Istotne dla zdrowia jest również zaprzestanie palenia papierosów oraz ograniczenie ilości spożywanego alkoholu. Elementem profilaktyki udarów oraz zawałów serca jest również regularne wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego, a w razie konieczności konieczne wdrażanie odpowiedniego leczenia farmakologicznego. Jak wspomniano wcześniej, regularna kontrola ciśnienia tętniczego jest elementem profilaktyki zdrowia. Umożliwia ona wykrycie ewentualnych nieprawidłowości na ich bardzo wczesnym etapie oraz rozpoczęcie skutecznego leczenia. W przypadku pomiarów ciśnienia tętniczego ocenia się dwa parametry: wartość skurczową oraz rozkurczową. Wartość skurczowa określana jest również jako ciśnienie górne, zaś wartość rozkurczowa jako ciśnienie dolne. Przyjmuje się, że prawidłowe ciśnienie tętnicze skurczowe powinno być niższe niż 140, zaś ciśnienie tętnicze rozkurczowe nie powinno przekraczać 90. Warto również wiedzieć, że zaburzenia związane z zaburzeniem tylko jednego z wymienionych parametrów również określane są jako nadciśnienie tętnicze. W celu rozpoznania choroby nie jest zatem konieczne przekraczanie obu z wymienionych wartości granicznych. Choroba nadciśnieniowa może przebiegać z różnym nasileniem. W przypadku osoby zdrowej optymalna wartość mierzonego ciśnienia powinna oscylować w okolicy 120/80. Za ciśnienie prawidłowe uznaje się również wartości niższe niż 129/84. Wartości poniżej 139/89 określane są jako ciśnienie wysokie prawidłowe. Wartości w przedziale od 140/159 oraz od 90/99 określane są jako nadciśnienie pierwszego stopnia. Nadciśnienie tętnicze w przedziale od 160/179 oraz od 100/109 uznawane jest jako nadciśnienie drugiego stopnia. W przypadku nadciśnienia trzeciego stopnia wartości te przekraczają odpowiednio 180 i 100 mm słupka rtęci. Warto również wspomnieć o pojęciu izolowanego nadciśnienia tętniczego, w przypadku którego wartość ciśnienia skurczowego przekracza 140, zaś ciśnienie rozkurczowe nie jest wyższe niż 90 mm słupka rtęci. Choroba nadciśnieniowa w swoim początkowym etapie może nie dawać żadnych niepokojących objawów. Może ona również przebiegać z pulsującymi bólami głowy, zaburzeniami widzenia, szumami usznymi czy dolegliwościami bólowymi w obrębie klatki piersiowej. Poza tym pacjenci mogą uskarżać się na zwiększoną męczliwość, nudności oraz zaburzenia snu. Nadciśnienie pierwotne nie ma związku z innymi stanami chorobowymi, podczas gdy nadciśnienie wtórne pojawia się na skutek innych niekorzystnych zmian zachodzących w organizmie. Tego rodzaju nadciśnienie zwykle przebiega wraz z nieprawidłowościami związanymi ze stanem dna oka czy powiększeniem nerek, które wyczuwane jest w badaniu palpacyjnym. Na obecność nadciśnienia wtórnego może również wskazywać różnica w zakresie wyników pomiarów dotyczących lewego i prawego ramienia, a także objawy sugerujące przerost lewej komory serca. W przypadku nadciśnienia wtórnego w badaniu osłuchowym zwykle wykrywa się szmery sercowe lub naczyniowe, a także stwierdza niższe ciśnienie mierzone w kończynach dolnych. Przyczyny nadciśnienia tętniczego mogą być różnorodne, a brak rozpoznania choroby i wdrożenia odpowiednich działań może prowadzić do upośledzenia pracy kluczowych organów, narządów i układów. Wysokie ciśnienie tętnicze może mieć charakter samoistny, czyli pierwotny, oraz wtórny.
Niemal wszystkie rozpoznane przypadki choroby nadciśnieniowej u dorosłych mają charakter pierwotny. Wynikają z trudnych do określenia przyczyn, które mogą mieć zarówno podłoże genetyczne, jak i środowiskowe. W przypadku dzieci wysokie ciśnienie tętnicze w większości przypadków ma charakter wtórny. Nadciśnienie może rozwijać się jako konsekwencja choroby nerek, zwężenia tętnicy nerkowej lub aorty, żucawki i stanu przedżucawkowego, zwiększonej ilości płynu wewnątrznaczyniowego, obturacyjnego bezdechu sennego, a także schorzeń w obrębie gród czołów dokrewnych oraz układu nerwowego. Do patologicznego wzrostu ciśnienia tętniczego może również dochodzić na skutek stosowanej farmakoterapii, w tym przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych, kortykosteroidów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, erytropoetyny, sympatykomimetyków, inhibitorów MAO, cyklosporyny czy preparatów zawierających w swoim składzie lukrecję. Nie można również zapominać, że niekorzystny dla zdrowia wzrost ciśnienia tętniczego może być wynikiem ekspozycji na silny i przewlekły stres lub mieć związek z zatruciem metalami toksycznymi, zażywaniem narkotyków, paleniem papierosów oraz spożywaniem nadmiernej ilości alkoholu. Wśród innych czynników zwiększających ryzyko występowania wysokiego ciśnienia tętniczego wymienia się otyłość brzuszną, brak ruchu oraz stosowanie diety bogatej w tłuszcze i sól. Zaburzenia ciśnienia częściej występują u mężczyzn i osób starszych. Na występowanie patologii narażone są również osoby w rodzinie, których stwierdzono przypadki przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej, oraz pacjenci borykający się z nietolerancją glukozy. Diagnostyka choroby nadciśnieniowej obejmuje wskazanie potencjalnej przyczyny występowania nieprawidłowości oraz ocenę ryzyka zachodzenia możliwych powikłań. Elementem diagnostyki jest w pierwszej kolejności wywiad medyczny. Jest on uzupełniony o badanie ciśnienia krwi, które wskazuje na ewentualne przekroczenie założonych norm. Pogłębiona diagnostyka może obejmować analizę krwi, w tym morfologię, oraz badania biochemiczne, jak również EKG i badanie moczu. W przypadku analizy krwi zwraca się szczególną uwagę na wyniki dotyczące stężenia hemoglobiny, sodu, potasu, glukozy, cholesterolu, trójglicerydów oraz kwasu moczowego. Badanie moczu jest wykonywane w celu określenia stężenia białka oraz albumin. Obejmuje ono również ocenę mikroskopową osadów. Diagnostyka różnicowa obejmuje działania mające na celu określenie możliwych przyczyn nieprawidłowości. Mowa tu na przykład o chorobie miąższowej nerek, zwężeniu tętnicy nerkowej, pierwotnym hiperaldosteronizmie, obecności guzów chromochłonnych oraz chorobie Cushinga. Pacjent narażony na silny i przewlekły stres może uskarżać się na problemy zdrowotne związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi. Nie można również zapominać, że wyniki uzyskiwane podczas badania pacjenta w gabinecie lekarskim mogą być zawyżone. W tym przypadku wzrost ciśnienia krwi ma związek z samą wizytą, która może być przyczyną zwiększonego napięcia emocjonalnego. W takim wypadku konieczne jest potwierdzenie uzyskiwanych wyników w warunkach codziennych. Konieczne jest wówczas wykonanie tzw. badania holterowskiego. Wymaga ono założenia pacjentowi specjalistycznego urządzenia monitorującego wartości ciśnienia tętniczego w sposób ciągły. Rzekome nadciśnienie stwierdzane jest u osób w podeszłym wieku, u których dochodzi do zesztywnienia tętnic. Zjawisko to prowadzi do zmian w obrębie tonów serca oraz trudności związanych z prawidłowym przeprowadzeniem badania osłuchowego. W celu weryfikacji uzyskiwanych wyników stosuje się badanie wykonywane metodą oscylometryczną. Brak leczenia choroby nadciśnieniowej może prowadzić do powstawania szeregu innych nieprawidłowości. Rodzaj podejmowanych działań zależy od rodzaju stwierdzanych zmian, wieku i stanu zdrowia pacjenta oraz obecności ewentualnych powikłań w obrębie narządów wewnętrznych. W pierwszej kolejności zaleca się zmianę stylu życia na bardziej higieniczny, a dopiero na dalszym etapie stosuje się leczenie farmakologiczne. Oczywiście w przypadku bardzo poważnych zaburzeń leki hipotensyjne włączane są dość szybko. Wśród preparatów podawanych pacjentom wymienić należy diuretyki, beta-blokery, blokery kanałów wapniowych i receptorów angiotensyny oraz inhibitory ACE. Trudne do obniżenia ciśnienie może wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań, w tym określenia poziomu aldosteronu.
Leczenie farmakologiczne nie jest stosowane w przypadku izolowanego nadciśnienia skurczowego oraz u osób młodych z wysokim, ale prawidłowym ciśnieniem tętniczym. W tym jednak wypadku konieczna jest regularna kontrola stanu zdrowia pacjenta. Nieleczona choroba nadciśnieniowa może prowadzić do pojawiania się groźnych dla zdrowia i życia powikłań, w tym m.in. miażdżycy, niewydolności i zawału serca, udarów oraz przyspieszenia procesu sztywnienia tętnic. Poza tym brak działań może skutkować przerostem lewej komory serca oraz upośledzeniem jego prawidłowej pracy. Nie można również zapominać, że zbyt wysokie ciśnienie krwi może prowadzić do zmian w obrębie siatkówki oka i w skrajnych przypadkach powodować ślepotę. Choroba nadciśnieniowa zwiększa również ryzyko zgonu związanego z problemami naczyniowymi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z prawidłowym ciśnieniem krwi oraz w celu zapobiegania tego typu zmianom konieczna jest w pierwszej kolejności zmiana prowadzonego trybu życia. Istotna jest modyfikacja diety, codzienna aktywność fizyczna oraz rezygnacja z nałogów. Poza tym wskazana jest regularna kontrola stanu zdrowia oraz zgłaszanie lekarzowi ewentualnych niepokojących objawów. Szybkie rozpoznanie choroby nadciśnieniowej oraz wdrożenie skutecznego leczenia może zapobiec dalszemu rozwojowi choroby oraz groźnym dla zdrowia i życia powikłaniom. Nie można również zapominać, że otyłość zwiększa ryzyko występowania nie tylko samego nadciśnienia tętniczego, ale również innych chorób związanych z układem krwionośnym. Osoby borykające się z nadwagą powinny korzystać ze wsparcia dietetyków oraz w codziennej diecie wykorzystywać produkty pochodzące z kuchni śródziemnomorskiej. Profilaktyka zdrowia wymaga również ograniczenia ilości spożywanej wraz z pokarmem soli. W tym wypadku warto pamiętać, że duże ilości związków sodu znajdują się w produktach przetworzonych. Elementem dbania o zdrowie jest również rezygnacja z nałogów, w tym palenia tytoniu oraz spożywania nadmiernych ilości alkoholu. Codzienna dawka ruchu nie tylko obniża ciśnienie i usprawnia pracę naczyń krwionośnych, ale również zapobiega nadwadze. Działa przeciwmiażdżycowo oraz chroni organizm przed niekorzystnymi zmianami związanymi z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Profilaktyka zdrowia wymaga również ograniczenia sytuacji mogących powodować nadmierny stres. W tym celu warto sięgać po naturalne metody, w tym choćby ćwiczenia relaksacyjne oraz medytacje. Ważna dla zdrowia jest również odpowiednia ilość snu, podczas którego możliwa jest skuteczna regeneracja organizmu. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach.